jesteśmy obie siostry bliźniaczki, poślimy obie razem do jednej pracy i pracujemy tyle lat na jednym zakładzie. No bo było zmuszony człowiek, był do pracy iść tak młodo. Jeść to jeszcze babka dała, ale ubrać pani, to jest trudno było tyle dzieci ubrać, prawda? I trzeba było też na te mocne rodzinstwo zapracować. Bo ojciec tyle nie dał rady, bo nas było 10 dzieci. W którym roku on przyszedł z wojny? 50 po 50, ale tak dokładnie, w którym to przyszedł. No, Amerykana był w niewoli, nie? Tam jeszcze nie wiedzieli ludzie, że tu się wojna już skończyła, pani. Bo przecież nie było żadnej telewizji, żadnego radia, nie, bo tam się nie wiedzieli, że wojna się tu już skończyła, pani. To niż później wrócił, to było i po 50 roku już, prawda? Jak wrócił, no. Jak ja rano poszłam do pracy, poszłam o 6, to przyszłam na wieczór o 8, też było prawie ciemno i tak się robiło. I to było dużo pracy, to było aż pod nadpraca. To my nie mieli nawet czasu, pani. To ledwie się zdążyło bochenek chleba kupić w sklepie czy coś, bo już było, to już nie stało się w kolejce wtedy, prawda? I trochę zjeść i rano zaś trzeba było wstawać i zaraz trzeba było do pracy iść, pani. I ręce mi mieli takie skławione wszystko, bo te rękawiczki to się zawile. Za godzinę się to podarło, krew cikła. Ja przyszłam do domu, to się chleba nie umiałam ukryć, bo miałam takie ręce spuchnące, skławione, że ja powiedziałam, już nie idę na drugi dzień do tej pracy. I tak dzień za dzień, miesiąc za miesiąc, aż upłynęło 36 lat, pani. Durch, zaharowano z tym pracą. Tak. I pójdę na emeryturę, to będę miała 38 lat pracy w jednym zakładzie, pani. Dziewczyna z Kielenią do pracy. Dużo ich było, tych plakatów wszędzie wymalowane, hasło było. To byli te plakaty wywieszone, żeby każdego zachęcić do tej pracy. No. Przeważnie na co drugim domie było naklejone się na takie, było przyklejone, żeby ci z dziewczynka przyszli do pracy na budowie. A to tyle lat już, to człowiek to zapomina te piosenki. Warszawa. Pierwszego maja kiedyś to były tłumy ludzi, że samochody nawet na ulicy nie przejeżdżali. Nosiło się, byle co dawali do ręki pani, to każdy też brał, bo był młody pani, każdy się chciał prezentować, prawda? No, to się każdego niosło, albo mieli takie szablony, kobiety ubrane, ile procent wykonali pracy wtedy, prawda? To bo wszystko takie napisy byli, no. To wtedy z Polską rządził. Jak on się to nazywał? Bierut. Nie? Tak, no. To po Bierucie, a Gomułka później, bo po Bierucie, prawda? Tak, po Gomułce później był ten. No jak on się to zaś nazywał? Holender. Na języku, jak on się to nazywał? No, ze Katowic, no, całkiem Gierek.
poznałam mojego męża w pracy. Ładny, wysoki, gruby, 20 na rywarze, 1,80 m. No, to czas my do kina szli. No ale na zabawy nie było nawet czasu, a on też to pracował. On to tak samo robił, ta sama robota co i ja. To myśmy chodzili tak ze sobą rok, może półtora roku. No i za mąż wyszłam. Sama się musiałam wszystko pracować i sama się musiałam do wesela wszystko uszykować. Bo nikt pani nie przyjdzie pomóż pani, jak już pani nie ma mamy, też nie ma nigdzie. A matka zmarła, tam miałam 10 lat. Bez matki nie ma pani nic wysokiego. To trzeba było wszystko się samemu. Przyjść z kościoła, trochę posiedzieć, porozbierać się ze sukni. No. Nie szłam po biału, bo nie było, nie starczyło. Tylko granatową suknię miałam. Aby jak ktoś miał, tak poszedł, prawda? No, aby dzieci lub żyć. No i się szparowała, że się coś naszparowało i się te wesele zrobiło. No. Ale dzieci myśmy nie mieli. Ja byłam 3 razy w ciąży, ale to poszło. No i to później się lekarz powiedział, po co się zdecydować na dzieci, prawda, jak to pójdzie, to po co się zdecydować, powiedział. No i tak. Nigdzie myśmy z mężem nie wyjeżdżali, bo stale tylko praca i praca i praca. Mieliśmy na wycieczkę jechać do Warszawy, ale jak myśmy jak zorganizowali ta wycieczka, to się autobus zepsuł, nikt nam nie chciał z innego zakładu. To dyrektor powiedział, tylko praca, a nie wycieczki. A kierownik tylko kobiety, zostańcie jeszcze, bo są waguny. Załadujcie na samochód i wyładujcie. Bo pani wyrzucić taki wagon, 60 ton żwieru, to pani ręce już miała pani do ziemi, jak pani wieczorem skończyła pani. To już miała pani 14-15 godzin na okrągło, to już pani nie wiedziała, gdzie pani idzie do domu. Ja widziałam kiedyś, jak kręcili film, jak później przyjdzie na ekran, prawda? Budowlani numer 3. Ładnie robota rośnie u was. Rośnie, rośnie. Chyba widzicie, że my duże, długofalowe zobowiązanie. Budowlani numer 4. Ale ładnie robota rośnie u was. Rośnie, rośnie. Chyba widzicie, że my duże, długofalowe zobowiązanie podpisali. Stop. Budowlani numer 5. Ładnie rośnie u was robota. Rośnie, rośnie. Chyba widzicie, że duże, długofalowe zobowiązanie podpisali. Tak. Budowlani numer 6. Ale ładnie u was robota rośnie. Rośnie, rośnie. Chyba widzicie, że długofalowe zobowiązanie podpisali. Stop. On może już do przodu pociągnąć. Ja to jest ten kierowca, gdzie on poszedł. Szofer! Ach, to jest gamuń do szofera. Przecież to jedź już. No ja. Przecież tam mógł głodnie przyjść, to my do kolejki nie przyjdziemy teraz. Kurwa, ma wypić film. Dziś odkąd miał też jechać, a nie spierdolić sam. Kurwa, od rana o 6 może czas. Pierdolki gnoju taki. To myślisz, do kolejki tam przyjdziesz. Piernie, wiesz, tam czekał, piernie. Da tam może do 12. To tysiąca cegły jest 200 zł. Jak ja zrobię 1000 sztuk cegły, to każda ma 100 zł. A jak ja zrobię ze siostrą 10 tysięcy cegły, to każda ma 1000 zł. Więc to muszę robić dziennie, to jak jest cegła, to się robi tyle, ile się da na cegielni cegły. Bo to jest mój pieniądz. No.
nie ma czasu się niczym interesować, bo przyjdzie do domu, sprzątanie, obiad i kończy, jest 8 godzina, trzeba na telewizor popatrzeć i rano spać, żeby mnie zaspała do pracy, pani. I to jest na okrągło tak się robi, aż pani na emeryturę nie powiedziała, bo oczy nie zamknie. Lubię bardzo na dziennik popatrzeć. To musi być cichutko, to i kot musi z domu wyjść, aby kot był. Bo to nie śmie mi nikt przeskazać w dzienniku, pani. A jeszcze filmy tak do dzieci. A te inne filmy to mnie nie interesują, pani. Spać mi się chce, to nawet nie widzę tego filmu. Bo jak idę na wersalkę, to jest usnę zaraz, kiedy śpię. A teraz już człowiek jest coraz to wykończony, bo te lata już uciekają, pani. Człowiek idzie coraz to do ziemi. I siła też już ucieka. Po 50 to już siła ucieka, pani. Nie dorobiłam sobie nic przez całe życie. Nie kupiłam sobie nic. Tylko na jedzenie. Jesteśmy obie siostry bliźniaczki, poślimy obie razem do jednej pracy i pracujemy tyle lat na jednym zakładzie. No bo było zmuszone, człowiek był do pracy iść tak młodo. Jeść to jeszcze babka dała, ale ubrać pani, to jest trudno było tyle dzieci ubrać, prawda? I trzeba było też na te mocne rodzeństwo zapracować. Bo ojciec tyle nie dał rady, bo nas było 10 dzieci. W którym roku on przyszedł z wojny? 50 po 50, ale tak dokładnie, którym to przyszedł. No, Amerykana był w niewoli, nie? Cię tam jeszcze nie wiedzieli ludzie, że tu się wojna już skończyła, pani. Bo przecież nie było żadnej telewizji, żadnego radia, nie, bo tam się nie wiedzieli, że wojna się tu już skończyła, pani. To niż później wrócił, to było i po 50 roku już, prawda? Jak wrócił, no.
Jak ja rano poszłam do pracy, poszłam o 6, to przyszłam na wieczór 8. To już było prawie ciemno i tak się robiło. I to było dużo pracy, to było aż ponad praca. To my nie mieli nawet czasu, pani, to ledwie się zdążyło bochynek chleba kupić w sklepie czy coś, bo już było, to już nie stało się w kolejce wtedy, prawda? I trochę zjeść i rano zaś trzeba było wstawać i zaraz trzeba było do pracy iść, pani. Jesteśmy obie siostry bliźniaczki, poślim obie razem do jednej pracy i pracujemy tyle lat na jednym zakładzie. No bo było zmuszone, człowiek był do pracy iść tak młodo. Jeść to jeszcze babka dała, ale ubrać pani, to jest trudno było tyle dzieci ubrać, prawda? I trzeba było też na te mocne rodzinstwo zapracować. Bo ojciec tyle nie dał rady, bo nas było 10 dzieci. W którym roku on przyszedł z wojny? 50 po 50, ale tak dokładnie, w którym to przyszedł. No, Amerykana był w niewoli, nie? Cię tam jeszcze nie wiedzieli ludzie, że tu się wojna już skończyła, pani. Bo przecież nie było żadnej telewizji, żadnego radia, nie, bo tam się nie wiedzieli, że wojna się tu już skończyła, pani. To niż później wrócił, to było i po 50 roku już, prawda? Jak wrócił, no. Jak ja rano poszłam do pracy, poszłam o 6, to przyszłam na wieczór 8. To już było prawie ciemno i tak się robiło. I to było dużo pracy, to było aż ponad praca. To my nie mieli nawet czasu, pani. To ledwie się zdążyło bochynek chleba kupić w sklepie czy coś, bo już było, to już nie stało się w kolejce wtedy, prawda? I trochę zjeść i rano zaś trzeba było wstawać i zaraz trzeba było do pracy iść, pani. I ręce mi mieli takie skrwawione wszystko, bo te rękawiczki to się zawile. Za godziny się to podarło, krew cikła. Ja przyszłam do domu, to się chleba nie umiałam ukryć, bo miałam takie ręce spuchnąte, skławione, że ja powiedziałam, już nie idę na drugi dzień do tej pracy. I tak dzień za dzień, miesiąc za miesiąc, aż upłynęło 36 lat, pani. Durch, zaharowano z tą pracą. Tak. I pójdę na emeryturę, to będę miała 38 lat pracy w jednym zakładzie, pani. Dziewczyna z Kielenią do pracy. Dużo ich było, tych plakatów wszędzie wymalowane, hasło było. To byli te plakaty wywieszone, żeby każdego zachęcić do tej pracy. No. Przeważnie na co drugim domie było naklejone się, na takich było przyklejone, żeby ci z dziewczynka przyszli do pracy na budowie. A to tyle lat już, to człowiek to zapomina te piosenki. Warszawa. Я в муре, пом на горы, к яде, а не хэнь, не сам. Вот то я в ибет, а новый, новый дом. Южи дождь на цепне гнеза, и тиль по все, и тиль. Jesteśmy obie siostry bliźniaczki, poślim obie razem do jednej pracy i pracujemy tyle lat na jednym zakładzie. No bo było zmuszone, człowiek był do pracy iść tak młodo. Jeść to jeszcze babka dała, ale ubrać pani, to jest trudno było tyle dzieci ubrać, prawda? I trzeba było też na te mocne rodzinstwo zapracować. Bo ojciec tyle nie dał rady, bo nas było 10 dzieci. W którym roku on przyszedł z wojny? 50 po 50, ale tak dokładnie, w którym to przyszedł. No, Amerykana był w niewoli, nie? Cię tam jeszcze nie wiedzieli ludzie, że tu się wojna już skończyła, pani. Bo przecież nie było żadnej telewizji, żadnego radia, nie, bo tam się nie wiedzieli, że wojna się tu już skończyła, pani. To niż później wrócił, to było i po 50 roku już, prawda? Jak wrócił, no.
Jak ja rano poszłam do pracy, poszłam o 6, to przyszłam na wieczór 8. To już było prawie ciemno i tak się robiło. I to było dużo pracy, to było aż ponad praca. To my nie mieli nawet czasu, pani, to ledwie się zdążyło bochynek chleba kupić w sklepie czy coś, bo już było, to już nie stało się w kolejce wtedy, prawda? I trochę zjeść i rano zaś trzeba było wstawać i zaraz trzeba było do pracy iść, pani. I ręce mi mieli takie skrwawione wszystko, bo te rękawiczki to się zawile. Za godzinę się to podarło, krew cikła. Ja przyszłam do domu, to się chleba nie umiałam ukryć, bo miałam takie ręce spuchnąte, skrwawione, że ja powiedziałam, już nie idę na drugi dzień do tej pracy. I tak dzień za dzień, miesiąc za miesiąc, aż upłynęło 36 lat, pani. Durch, zaharowano z tym pracą. Tak. I pójdę na emeryturę, to będę miała 38 lat pracy, w jednym zakładzie. Dziewczyna z Kielenią do pracy. Dużo ich było, tych plakatów wszędzie wymalowane, hasło było. To byli te plakaty wywieszone, żeby każdego zachęcić do tej pracy. No. Przeważnie na co drugim domie było naklejone się na takich, było przyklejone, żeby ci z dziewczynka przyszli do pracy na budowie. Poznałam mojego męża w pracy. Ładny, wysoki, gruby, 20 na rywarze, 1,80 m. No, to czas my do kina szli. No ale na zabawy nie było nawet czasu, a on też to pracował. On to tak samo robił. Ta sama robota, co i ja. To myśmy chodzili tak ze sobą. Rok może, półtora roku. No i za mąż wyszłam. Sama się musiałam wszystko pracować i sama się musiałam do wesela wszystko uszykować. Bo nikt pani nie przyjdzie pomóc pani, jak już pani nie ma mamy, też nie ma nigdzie. A matka zmarła, tam miałam 10 lat. Bez matki nie ma pani nic wysokiego. To trzeba było wszystko się samemu. Przyjść z kościoła, trochę posiedzieć, porozbierać się ze sukni. No. Nie szłam po biału, bo nie było, nie starczyło. Tylko granatową suknię miałam. Aby jak ktoś miał, tak poszedł, prawda? No. Aby cię ślub żyć. No i się szparowała, że się coś naszparowało i się te wesele zrobiło. No. Ale dzieci myśmy nie mieli. Ja byłam 3 razy w ciąży, ale to poszło. No i to później się lekarz powiedział, po co się zdecydować na dzieci, prawda, jak to pójdzie, to po co się zdecydować, powiedział. No i tak. Nigdzie myśmy z mężem nie wyjeżdżali, bo stale tylko praca i praca i praca. Mieliśmy na wycieczkę jechać do Warszawy, ale jak zorganizowali ta wycieczka, to się autobus zepsuł, nikt nam nie chciał z innego zakładu. To dyrektor powiedział, tylko praca, a nie wycieczki. A kierownik tylko kobiety, zostańcie jeszcze, bo są waguny. Załadujcie na samochód i wyładujcie. Bo pani wyrzucić taki wagon, 60 ton żwieru, to pani ręce już miała pani do ziemi. Jak pani wieczorem skończyła pani. To już miała pani 14-15 godzin na okrągło, to już pani nie wiedziała, gdzie pani idzie do domu. Ja widziałam kiedyś, jak kręcili film, jak później przyjdzie na ekran, prawda? Budowlani numer 3. Ładnie robota rośnie u was. Rośnie, rośnie. Chyba widzicie, że my duże, długofalowe zobowiązanie. Budowlani numer 4. Ale ładnie robota rośnie u was. Rośnie, rośnie. Chyba widzicie, że my duże, długofalowe zobowiązanie podpisali. Stop. Budowlani numer 5.